Chciałem podziękować wszystkim za wkład pracy, za kandydatom za kandydowanie, członkom PiS-u za udział w kampanii, członkom sztabów za pracę w czasie kampanii i nie ukrywam, że wyniki, które widzimy w tej chwili, które są jeszcze wstępne, nie są do końca obiektywne, dają szansę na to, że jeżeli w Polsce różnica między PiS-em i Platformą jest prawie żadna, to znaczy, że na Lubelszczyźnie Prawo i Sprawiedliwość wygrało i to w sposób zdecydowany. Nie ma tych, którzy najbardziej szkodzili polskiej polityce, czyli partii Janusza Palikota, no to możemy być z tego zadowoleni. Do tej pory wszyscy wskazywali, że ten poseł jest z Lubelszczyzny, co na pewno nie było sympatyczne dla tych, którzy uczestniczą w polityce. Wydaje mi się, że to, co prezes mówi, że mamy do wykonania czteroskok, że ten pierwszy skok będzie sukcesem i jest sukcesem Prawa i Sprawiedliwości, że społeczeństwo, szczególnie społeczeństwo w tych województwach, które najbardziej odczuwają lata rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, dojrzało do zmian. My jesteśmy przygotowani, żeby te zmiany wprowadzić. Jeszcze raz dziękuję i czekamy na oficjalne wyniki.